Cześć, Rafał Gacek, Automobilizacja. Chcę Wam dzisiaj zaprezentować nową Skodę Fabia czwartej generacji. Samochód z silnikiem o pojemności 1 litra, 1.0 TSI, jednostka EVO o mocy 110 koni mechanicznych, sprzężona z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów DSG. Jest to skrzynia sucha. Silnik ma ponadto 200 Nm momentu obrotowego. Samochód przedstawiam Wam dzięki uprzejmości autoryzowanego serwisu Skoda Hardek Car Service z Krakowa, z ulicy Kazimierza Baltera 8, który użyczył mi samochodu do testu. Zapraszam na prezentację i materiał. Tak oto prezentuje się nowa Skoda Fabia czwartej generacji. Mamy już tutaj bezkluczykowy dostęp z takim oto pilotem. Grill widać, że mocno urósł w stosunku do poprzedniej wersji. Aluminiowe obręcze kół z kołpakami, pod nimi kryją się śruby. No i generalnie linia samochodu z boku przypomina częściowo poprzednią Fabię. Częściowo opadający dach przypomina mnie osobiście Mercedesa A-klasę. Tył troszkę Kamika, ale bardziej Audi A1. Jak mówili starożytni, o gustach się nie dyskutuje, ale mnie bardzo trafia to, ta stylistyka w gust. Bardzo mi się podoba ten samochód i świetnie jeździ. Pora zajrzeć do wnętrza. Spójrzcie, i tutaj się dzieje. Na początku, jeśli popatrzymy na drzwi, to jest twardy, ale przyjemny materiał. Tutaj mamy miękko. Słyszałem słowa krytyki, jeśli chodzi o ten pałąk do zamykania drzwi. Osobiście mi nie przeszkadza, ale można
Można różnie o tym myśleć. No i tutaj sporo Piano Black. Te kształty nawiewów, według mnie świetnie to wygląda, bo odświeżyło stylistykę Skody. Nie jest to kopiowane z modelu mniejszego do większego. Jest pewna oryginalność zachowana. Tutaj przeszycie. Tak, w tym miejscu jest faktyczne przeszycie, to nie jest imitacja. Światła dobrze znane i to jest nowość w Fabii. Ten schowek, który mi tak naprawdę bardzo brakowało w Fabii, znam go z poprzedniej oktawii, z nowej oktawii, ale ten napis Fabia tutaj, licznik, no zachowany w konwencji Skody. Fotele według mnie są bardziej komfortowe. Zagłówki już a la Octavia czwartej generacji. Klasyczny hamulec ręczny, natomiast jest nowa dźwignia zmiany biegów PRNDS, gdzie później ją przedstawię. I spójrzcie, tak to wygląda nam z miejsca kierowcy. Jest tablet. Na chwilę obecną zużycie paliwa po 113 km to 6,1. Spójrzcie na liczniki. Mają one podobny kanon jak w poprzedniej Fabii. Dobrze znana kierownica, dwuramienna, bardzo dobrze leży w dłoni, ale jestem do niej przyzwyczajony z Octavii czwórki. Tutaj ten środek troszkę inaczej wygląda. Tutaj deska rozdzielcza przypomina nam po części jakąś półkę, ale to dlatego, że ona inaczej jest poprowadzona z tym dominującym tabletem. Kawałeczek półeczki, można też powiedzieć, to też dobrze odświeżyło. Przycisk od świateł awaryjnych, też w Piano Black. Natomiast ta konsola tutaj zdecydowanie niżej została poprowadzona ozdobnie, ponieważ w poprzedniej Fabii ona kończyła się tutaj. Wszystko, co było w miarę przyjemne, kończyło się w tym miejscu. Natomiast tutaj już ona zyskała szlachetności, pociągnięto ją troszkę niżej. To zostało jak gdyby zapatrzono się w Octavię. Przycisk, który dla mnie jest bardzo ważny, wyłączenie auto start stopu, i chwała, że nie jest to zrobione jak w Octavii na panelu, gdzie mam tutaj car i muszę wybierać tutaj, klikać, pikać, czego nie cierpię, blokowanie. Klasyczny hamulec ręczny, wygospodarowano schowek pod oparciem. I dźwignia zmiany biegów P, R, mamy kamerę cofania, N, neutralny i D. Tutaj w naliczniku w prawym górnym rogu mam symbol D1. Zawsze pokazuje wrzucony aktualnie bieg. Niezależnie czy on jest na sporcie, czy na drive'ie, czy na manualu, pokazuje nam tryb plus aktualny bieg. Jak zmienić na sport, pociągamy raz do tyłu, raz do tyłu, zwraca nam na drive. Manual w prawo i tutaj mamy w górnym prawym rogu wyświetlane. Możemy sobie wtedy sterować sekwencyjnie tą skrzynią biegów. Sprawdziłem, działa bardzo przyjemnie. Na dole dwa gniazda USB-C. Klimatronik, bardzo wygodna sprawa. Gdyby nie dopłata, to można by powiedzieć, że może być seryjnie, standardowo. Klimatronik, półeczka, zajrzymy do półeczki, dosyć pojemna. W drzwiach bocznych standardowo można dużą butelkę ulokować. No i to bardziej szlachetne wykończenie. Zobaczcie, sterowanie światłami, jest system SOS, tutaj mamy też pojemnik na okulary. Bardzo przyjemnie, bardzo przyzwoicie, a oprócz tego świetnie mi się jeździ jeszcze z tym samochodem, więc można powiedzieć same słowa zachwytu.
gdyby nie cena, ale to jest cecha wspólna wszystkich nowych samochodów, nie tylko Fabii. Pora zajrzeć na tylny rząd siedzeń. Podobny kanon. Tutaj dla Style'a są elektryczne szyby. Spójrzcie, przy moim wzroście to jest jakieś 15 cm przed kolanami. Dla mnie jest to wystarczająco dużo miejsca. Ta Fabia troszkę urosła. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przy czym wcześniej też nie było mi ciasno. Ale jedna ważna rzecz. Dla pasażerów tylnego rzędu siedzeń wygospodarowano sterowanie i oddzielny nawiew. Super sprawa. Naprawdę super sprawa. Kabina będzie w bardziej efektywny sposób ogrzewana czy chłodzona w lecie. Bagażnik Fabii czwórki mieści 380 litrów. I tak on wygląda. Natomiast bagażnik Fabii trójki po liftingu mierzy 330 litrów. Mamy tutaj 50 litrów przestrzeni bagażowej mniej w stosunku do nowej wersji Fabii. Klapeczka. To jakby sugerowało, że tu może być AdBlue. Być może będziemy mieć podobne w skali. Skala ma troszkę większe. Opony Bridgestone Turanza Eco 195 na 55 16. Z przodu tarcze hamulcowe wentylowane, z tyłu pojedyncza tarcza niewentylowana. Oto serce nowej Fabii. Widać, że nie ma już tej pokrywy znanej tutaj z silnika EA211. Jest pompa wysokiego ciśnienia. Filtr powietrza mamy po prawej stronie. Tutaj jest intercooler, powiedzmy, z kolektorem dolotowym. No i troszkę inaczej nam wygląda tutaj to oprzyrządowanie silnika. Natomiast jaka zmiana? Zmiana, tutaj już mamy rekomendowany olej 0W20. Ten silnik nosi miano Evo, w związku z czym zostały zacieśnione tolerancje pasowania części silnika. On nie będzie nam już tolerował innego oleju niż 508-509 SAE 0W20. No i czynnik chłodzący oczywiście 1, 2, 3, 4 syf standardowo. Trudno to lubić, zwłaszcza że ostatnio jeszcze podrożał dwukrotnie. Posłuchajmy, jak pracuje. Zestawiłem ze sobą obie Fabie, trójkę po liftingu Ambition i czwórkę, nową czwórkę wersji Style. No i widać tą różnicę 3 lat po liftingu. Ona nie jest odmłodzona, ona też urosła, jak mówiłem wcześniej. Mała Fabia tam wydoroślała, że się tak wyrażę. Tak jak wcześniej zauważyłem, tył nosi ślady starszych braci i sióstr, jak Kamika. Częściowo widzę tutaj do Karoka podobiznę, linię dachu opadającą jak w Audi A1. I te linie są już inaczej poprowadzone niż w poprzedniej Fabii.
No i nam te samochody rosną, drożeją. Ale mimo wszystko jest to bardzo godny następca. Świetnie mi się tym samochodem jeździ. Jednym i drugim. 80 do 140. Start. Stop. Start. Do 100 tryb drive. Start. Stop. 0 do 100 tryb sport. No i teraz sławetne 50 do 140. Tryb drive. Niech przejedzie sobie ta Hondzina. Start. W kilku słowach podsumowania. Dobra znajoma Fabia ma godnego następcę. Jeżdżąc tym samochodem nie zauważyłem żadnych niepokojących symptomów, które w niektórych samochodach mnie drażnią. Nie zauważyłem nic, co by przykuło negatywnie moją uwagę. Jeśli chodzi o stukającą skrzynię biegów w MPI, w trójce, tutaj przy DSG, przy TSI, ani razu pokonując te kilometry nie usłyszałem tego stuknięcia. Także tu jest zmiana jak najbardziej na plus. Całe wnętrze idzie w stronę tej nowoczesności. Bardzo mi się to podoba, ja lubię takie nowinki, powiedzmy, raczej nie wystrzałowe, ale sprawdzone i funkcjonalne. Przesiadając się z jednego samochodu na drugi, nie ma jakiegoś przeskoku niesamowitego. Tu można się bardzo łatwo odnaleźć, a jako, że jest to zmiana na lepsze, to wiadomo, człowiek się przyzwyczaja szybko do lepszego. Jeśli chodzi o jeden jedyny minus, na który nikt z nas nie ma wpływu, no to niestety w związku z nowymi normami, zaostrzającymi się normami emisji spalin, samochody nam drożeją, firmy muszą płacić kary związane z każdym gramem emisji spalin ponad 95 gramów, czy ponad tą średnią dla danej klasy. I to ma decydujący wpływ na cenę, jak również inflacja. W związku z tym te samochody drożeją, na to nic nie poradzimy, ale to nie tylko nowa Fabia, ale też średnia w tej klasie samochodów jest po prostu wyższa niż była 3 lata temu. Przeglądając cenniki nowych samochodów klasy B, wyglądają one zupełnie inaczej i one są po co jakieś parę dziesiąt tysięcy wyższe niż były w 2019 roku, w momencie kiedy robiłem rozeznanie rynkowe, żeby kupić samochód, gdzie wtedy padła decyzja na Fabię. Moja Fabia ma 28 tysięcy kilometrów przebiegu.
Olej zmieniany jest co pół roku, co wypada w granicach 5-6 tysięcy kilometrów. Jest zadbana, jest serwisowana. Oczywiście te wymiany są dokonywane na własnych częściach, ale w ASO. Także ma pełną, przejrzystą historię serwisową i póki co, przez najbliższe lata, nic nie zanosi się na to, żebym tej Fabii miał wymieniać. Aczkolwiek, gdybym trafił dobre cyfry w Totka, to myślę, że jak najbardziej żona byłaby zadowolona z takiej zmiany na lepsze, gdzie tutaj wiadomo, jest czym jechać, 110 koni mechanicznych, ten samochód nie boi się trasy, ona sobie leci autostradą 140 bez żadnych problemów, zużycie paliwa 6,1, w porządku. Owszem, jeśli jechałbym jednym za drugim w takim samym trybie, ta pali w granicach 5,7, 5,4, 6 litrów trudno jest przekroczyć. Klimatyzacja, korki, tak, wtedy tak. Przy autostradzie nawet nie przekracza 5,7. Ta poczciwa fabka. I po co mi hybryda? Ile skompensuje? Ile ta hybryda będzie mi paliła mniej? Litr? Litr? 6 zł, 6,50? Żeby skompensować 20 tysięcy złotych, musiałbym przejechać 400 tysięcy kilometrów? A co z bateriami w hybrydzie? Zamykamy temat. Mam nadzieję, że mój materiał Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, subskrybujcie mój kanał i udostępniajcie go, żeby zyskał szerszy zasięg, żeby mógł się rozwijać. Bardzo dziękuję jeszcze raz z tego miejsca autoryzowanemu serwisowi Hardek Car Service z Krakowa, z ulicy Kazimierza Waltera 8 za udostępnienie nowiutkiej Skody Fabia 1.0 TSI DSG7 w wersji Style do dzisiejszego testu. Dziękuję za uwagę, szerokiej drogi, cześć!